Karolina, w sieci pisze się, że jesteś 22-letnią milionerką. Przepraszam bardzo, to nieprawda. Mam 21 lat. Ale jak się czujesz jako milionerka? Przede wszystkim nie wiem, jak to skomentować. Właściwie żyję w zawirowaniu pracy i też mojej pasji i ambicji, więc jakby po prostu cieszę się życiem i moją pracą i tym, że to jest jednak moje hobby. Jesteś już tą milionerką, to czujesz się spełniona? Jakie masz kolejne cele i marzenia? Przede wszystkim apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeśli wyznaczyłam sobie jakiś cel i go spełniłam, a zaraz na froncie znajdują się jakieś inne kolejne cele, które są do zrealizowania, więc tak jak mówię, jest pełny niedosyt, bo mam tych celów coraz więcej, są nowe, które osiągam i czuję się spełniona. Dlaczego? Bo robię to, co lubię.